Pamiętasz galę 15-lecia Polsatu? No tak, pamiętam. Wolę nie pamiętać. Dlaczego? No, to był początek mojej pracy. Pamiętam, jechałam na uczelnię, jak pani Nina Terentiew do mnie zadzwoniła i powiedziała, że się obudziła i stwierdziła, że to zrobię. Ja oczywiście byłam nieświadoma powagi sytuacji, dopiero sobie to uświadomiłam, jak dostałam listę gości, kogo mam witać, od prezydenta przez premiera po wszystkich świętych. No to powiem szczerze, że nogi mi się ugięły ja tą imprezę przechorowałam strasznie i odchorowałam, dlatego że to były nerwy ogromne. Wyglądałam w ogóle jak jakaś taka kukła. To było złe, i dziwię się, że ja naprawdę zostałam w tej telewizji. Ale wiesz co, każdy musi jakoś zaczynać, no. Co tutaj dużo gadać, no ja się uczyłam na własnym organizmie i bardzo się cieszę i szanuję też ludzi, którzy mi dali na to szansę, tak jak Nina Terentiew, że zaufała, no mam nadzieję, że jak teraz patrzę na to, co robię i to, jak się rozwijam, nie tylko w tych dziedzinach dziennikarsko-telewizyjnych, to sobie myśli, no jednak widziałam w dziewczynie potencjał.